Cześć, dzisiaj pokażę Wam kolejny efekt z firmy Ibanez z serii Tone Lock, czyli tej, w której się chowają gałeczki. Zasilanie 9V. Jest to specyficzny efekt, nazwa Lofi. Tak jak pisze producent, jest to efekt, który zamienia sterylny cyfrowy dźwięk na ciepły, lampowy. Jest tutaj, nie wiem czy widzicie, jest tutaj, są trzy motywy: gitara, mikrofon, perkusja. Można zastosować do paru różnych trybów użytkowania. Pokażę Wam na karteczce, tak jak na pokazał producent. Mam nadzieję, że coś widać. Dla DJ-ów przydatne na jakieś odtwarzania perkusji cyfrowej, jako do, nawet do nagrywania może służyć. W pętlę można wpiąć i tak dalej. Pokażę Wam cztery brzmienia, jakie sugeruje producent, bo na pewno się wiele z Was zastanawia, co to za cholerstwo. Producent pisze też, że to brzmienie jest takie jak brzmienie odbiorników radiowych. Zaraz sobie zobaczycie, jak to brzmi na czystym kanale. Od razu Wam powiem, że faktycznie można ciekawe efekty uzyskać. Zaraz Wam pokażę, jak to można. Ustawienie o nazwie AM Radio. Ciekawie, jakby tak bas się schował poprzez kręcenie tą gałeczką. Teraz na przykład dodajemy basu. Teraz mamy telefon voice, tak się nazywa to ustawienie. Teraz Warm Tube Combo. Uwaga. Uwaga, ustawiam gałki. I ostatnie ustawienie Lofi Drums. Drums. Bardziej pewnie pod odtwarzanie jakiejś perkusji, ale zobaczymy, jak będzie brzmiało pod gitarę.
ja wykminiłem. Takie ustawienie, zaraz zobaczycie. Znowu, jak przy każdej okazji, powiem wam, że naprawdę możliwości jest dużo zastosowania tego efektu. Na pewno może dodać pewnych niezapomnianych i unikatowych brzmień do waszej gry. Warto spróbować. Na razie.